Ty jesteś Glenna? Ja. Chrząstki i szpik mam tylko na sprzedaż, ale musicie zaczekać, aż oprawię do końca. Jesteś żoną rzeźnika? Panie, jaki tam on rzeźnik? Kiedyś jakieśmy pod Nowigradem mieszkali, to go tak zwać można było. Teraz to tylko padłe bydło oprawia, bo kości na zupę ciągle są zdatne. No, bierzecie coś? Właściwie chciałem porozmawiać o Hannie. Podobno się przyjaźniłyście. Czasu do czasu to zamieniłyśmy dwa słowa. Wiesz, gdzie mogła zniknąć? A może zachowywała się dziwnie? Dziwnie? Nie. Ona zawsze wesoła była. Jak na mój gust, to ją wilki zeżarły. Ostatnio całymi nocami nic, tylko wycie słychać. Nawet ludzie barona się z daleka trzymają, bo się tu boją zapuszczać. Pewnikiem gdzieś w las poszła za daleko. I ją psie juchy dopadły. Dzięki, bywaj. Dorwiemy tego dziada, zobaczysz. Nikogo nie? Cię jakiś przybłęda. Czego tu? Chcę pogadać z guślarzem. To się spóźniłeś, teraz my będziemy z nim gadać. Czego od niego chcecie? Dać mu to, na co zasłużył. A czym sobie zasłużył? Gusła mu wskazały, że się Edrikowi w kiszkach złe zalęgło i kazał mu jarzębinę żreć. I od tej jarzębiny Edrik teraz prawie w wychodku zamieszkał i cały jest prosta. Da, że potrzebuje guślarza żywego. Jeśli powiem wam, jak wyleczyć Edrika, zostawicie guślarza w spokoju? No, w sumie. Tak czy nie? No dobra, mów. Na żołądek dajcie mu napar z dziewanny, a miejsca z wysypką obłóżcie dziką malwą. Kilka dni będzie zdrowy. Spróbujemy, ale jak nie podziała, wrócimy tutaj. Panowie, idziemy! Białowłosy, myślisz, że w wami... Zobaczmy, kim jest człowiek, który naraził się kumplom Edrika. Halo! Jest tam kto? Otwórz, jest bezpiecznie! Kogo? Czego chce? Potrzebuję pomocy. Człowiek, a jak wilk. Siwy, choć nie stary. To na niego guślarz czekał. Czekałeś na mnie? Kości mi tagły. Przyjdą ci, co śmierdzą gwałtem i śmiercią, ale wilk ich przegoni, biały wilk. I przyszedł. Wróżba nigdy nie kłamie. Poznajesz to? Zrobiony z drewna świerkowego i pachnie jałowcem. Miał kogoś chronić? Świeża świerczyna, kozią krwią skropiona, dymnicą i jałowcem okadzona, dla Anny na ochronę. Ty go zrobiłeś? Guślarz zrobił, jak dziady uczyli nad martwą wodą w świetle pełni. To dobry... bronił
Nie trzeba było zdejmować. Czyli miał ją chronić. Przed czym właściwie? Złe moce Anny otoczyły. We władanie wziąć chciały. Stara magia. Co z czarnych źródeł wypływa. Stara magia? Możesz konkretniej? O tym gadać nielza. Tego tykać nie wolno. Guślarz mógł dać tylko coś na ochronę. Nic więcej uczynić nie mógł. Anna i jej córka zaginęły. Wiesz, gdzie są? Guślarz nie wie. Ale duchy mogą wiedzieć. Guślarz wróżbę i duchów zapyta. Mogą być i duchy, bylebym wiedział, gdzie dalej szukać. Szukać. Na poszukiwania najlepsza księżniczka. Co za księżniczka? Księżniczka, koza, uciekła. Pewnie się przestraszył. Możemy wrócić do rzeczy? Bez kozy się nie da. Chyba żartujesz. Nie będę biegał za kozą. Nie ma kozy, nie ma wróżby. Dobra, pójdę po nią. Dzwoneczek lubi. Dzwońcie jej, to przyjdzie. Na chwilę. Tylko się strzeżcie poziomek i dzikich malin. Zawsze na nie uważam, potępne bestie. To chyba tędy. Następny ślad. Dobrze. To chyba tędy. Dobrze. Następny ślad. Dobrze. Następny. Tu jesteś. Kozo, księżniczko, chodź. Co za uparte zwierzę. Dobra, spróbuję z tym dzwonkiem. Chodź, wracamy do guślarza. No tak, wiadomo, że poziomki są ciekawsze niż wiedźmin. Chodź, zaprowadzę cię do guślarza. Usyp sknoty. Naprawdę cały czas muszę dzwonić, żebyś za mną szła? Tędy, łaskawa pani. Gdzieś ty polazła?
niedźwiedź. Uciekaj, głupi zwierzaku. Naprawdę cały czas muszę dzwonić, żebyś za mną szła? Księżniczka, nie uciekaj od guślarza, bo tam wilki. Koziu moja, koziu miła. Cieszę się razem z tobą, ale trochę mi się śpieszy. Anna i Tamara mogą być w niebezpieczeństwie. Biały wilk pomógł. Guślarz też pomoże. Krew. Trzeba krwi. Żywej istoty. Dobra, zaraz wrócę. Może być? Co nie żyje, a nie umarło. To wszystko? To koniec? Koniec. Duchy nie powiedziały nic więcej? Dokąd poszły? Gdzie ich szukać? No przyszliście po wróżbę. Ja wam wróżbę daję. Gdzieś tutaj zostało dziecko. Wspomniałeś o dziecku. Czy... Anna była w ciąży? Była. I poroniła. I baron nic nie powiedział? Może się bał. Może wstydził. Może nie pamiętał. A może pamiętać nie chciał. Anna ci o tym powiedziała? Była tutaj po wszystkim? Nie było Anny. To wróżba powiedziała. Świetnie. Teraz mam pewność, że to prawda. Nie wasza wiara czyni wróżbę prawdziwą, lecz wróżba was do prawdy doprowadzić może. Baron miał coś wspólnego z poronieniem swojej żony? Człek to gwałtowny. Od gorzałki nie stroni. A po gorzałce pewnie puszczają mu nerwy. Znęcał się nad rodziną? Anna była u ciebie, musiałeś coś zauważyć.
Guślarz stary, ślepy. Ale księżniczka przyszła i w rękę ją polizała. I co z tego? Mądre to zwierzę. Tylko do tych przychodzi, co cierpią. Bez obrządku je zakopali. No to się obudziło. Błąka się. Zemsty szuka. Poroniec. Biały wilk. Mądry wilk. Złapie porońca. Poroniec pomoże. Zaprowadzi do bliskich. Porońce wysysają krew z ciężarnych i pożerają płody, a nie pomagają. Bo przeklęte. A wiedźmini klątwy odczyniają. Jak się białemu wilkowi nie powiedzie, to krew przyniesie. Krew zawsze krew odnajdzie. Po co ci krew? Krew, krew, krew. Wiąże ludzi na wieki żywych i umarłych. Rozumiem, ale co chcesz z nią zrobić? No czasem się brat z bratem i 100 lat dogadać nie może. Umiera jeden, z drugim skłócony, drugi wtedy krew jego do guślarza przynosi. I co robi guślarz? Na dziady czeka. Bierze krew, mleko, zioła i kurze pazury. Miesza, pije i zmarłego z żywym godzi. W tym roku dziadów nie będzie, ale i tak poradzimy. Słyszałem, że jednemu wiedźminowi udało się kiedyś odczarować porońca, ale sam... Wiem, że trzeba go zakopać pod progiem. I imię nadać, a odprawić. Rytuał nadania imienia? To elfi zwyczaj. Ludzki, elfi, krasnoludzki, pradawny, duchom rasa obca, nie ma znaczenia. Ducha obłaskawisz, duch ci pomoże. Zapytasz, odpowie, drogę wskaże. Dobrze słyszałem? Wspomniałeś o dziadach? To bardzo stary zwyczaj, myślałem, że już zanikł. Tu śmierć czyha wszędzie. Ludziska wiedzą, że każdy odejść może, nim sprawy doczesne zamknie. A mu trzeba, bo spokoju nie zazna. Dziady odprawić trzeba. Zapalić łojowe, żeby drogę w ciemności znalazł. Wezwać go po imieniu, uczynić zadość i... Wtedy odejść może. Spokojny. Cokolwiek zrobię, muszę najpierw znaleźć porońca. O północy szukajcie, tam, gdzie grób pusty. Jeśli twoje przeczucia są prawdziwe, baron powinien wiedzieć, gdzie jest grób. Biały wilk, mądry wilk. Czego... Ludzie z wioski często cię odwiedzają? A, no jak ktoś sprawę ma, to przychodzi. A z czym przychodzą? Jak kto się chce ze zmarłym pogodzić, bo go nawiedza. Ale wtedy trzeba do dziadów czekać. Albo jak się komu jakiś zły duch po gospodarstwie panoszy, to wtedy guślarz go wypędza.
A jakby chciał od ciebie, no nie wiem, miłosny eliksir? No to bym was do czarownicy odezwał. To nie guślarza rzecz. Potrzebuję kilku składników do eliksirów. Pokaż, co masz na sprzedaż. Bywaj. Wiedźminie. Nie powinnaś sama chodzić po lesie. Co tu robisz? Chcę cię prosić, przestań szukać Hanny. Gdyby żyła, do tej pory dawno by już wróciła. Dam ci dwa razy tyle, ile zaoferował Nilen, jeśli mu powiesz, że Hanna nie żyje. Nie chcesz wiedzieć, co się z nią stało? Nie mam złudzeń, Wiedźminie. Tu w Velen, jak ktoś znika na tyle czasu, to już nie wraca. Hanna na pewno nie żyje. Chcę, żeby Nilen pogodził się ze stratą i zaczął żyć na nowo. Dziwna prośba. Z ich bliskimi. A co mi to da? Siostry już nie odzyskam, a poza Nilenem nikt z bliskich mi już żywy. Nie chcę i jego stracić, a on nie spocznie, póki Hanny nie pomści, choćby i życie na to strawił. Szkoda chłopa. Przykro mi, nie mam w zwyczaju porzucać zleceń. Prawdę mówią o was, Wiedźminach. Nie macie serca. To raczej nie robota człowieka. Rany cięte jak od długich szponów, a tu wyrwane kawałki ciała. Robi się interesująco. Ślady po pazurach, bardzo głębokie. Interesująco.
Zapach rozkładającego się ciała. To musi być Han krwi. Dosłownie rozerwał ją na strzępie. Nie ma wątpliwości, to Wilkowa. Muszę się mieć na baczności. Krew i ślady łap. Ciekawe, dokąd mnie zaprowadzą. Cholera, wspiął się na drzewo. Nie wejdę tam. Może znajdę jeszcze coś na ziemi. Kępka sierści. Cokolwiek ją zostawiło. Dawno nie brało kąpieli. Męskie ubranie. Rozerwane na strzępy, ale nie ma śladów krwi. Kto zdziera z siebie ubranie i zostawia je w środku lasu? Miejsce wygląda jak kwatera myśliwska. Notatki. Ciekawe, kto je spisał.